Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim kodzik, czyli to co Was najbardziej interesuje. Kodzik na darmowe grzybki, który specjalnie dla Was ode mnie przygotowała Playa z okazji startu kolejnej edycji legendarnego Lochu. Dla osób, które nie chcą oglądać dalej tego filmu, już mówię na szybko. Kodzik jest dostępny nad moją głową na banerku. Jest to Neutral myślnik 4HT4. No i oczywiście wpisujemy go tutaj w gratisie. Kopiujemy sobie, klikamy daj mi bonus. No i w tym momencie kupon jest not ready, natomiast jak Wy dostaniecie ten film, to już oczywiście będzie działał. No i dostajecie dzięki niemu 25 grzybków i 125 szczęśliwych monet. Natomiast ważna informacja, można go używać od 50 poziomu, dlatego że wiadomo, legendarny loszek jest dostępny od 50 levela, więc no dlatego też ten kod również jest dostępny od 50 levela, bo jest to kodzik z okazji legendarnego lochu. Zaraz oczywiście przejdę do szczegółów i wszystko Wam powiem, ale to co najważniejsze, rozsyłajcie kod gdzie tylko się da, czy to na jakiejś poczcie waszej gildyjnej, czy to na jakichś discordach shakesowych, może na jakimś discordzie gildyjnym, na jakichś grupkach na Facebooku, na messengerach i tak dalej, żebyśmy po prostu nabili mocne statystyki. To takie szybkie informacje, no ale zaraz tutaj przejdę do szczegółów, jak tego kodu użyć i tak dalej. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy Wam wszystko zadziałało, czy rozesłaliście kodzik, czy dostaliście nagrody, no i wiadomo, jakieś tam informacje, czy wszystko generalnie jest ok. No i dobrze, jeżeli chodzi o kod, to wiadomo, mamy w tym momencie, jak ten film wlatuje na kanał, start kolejnej edycji legendarnego lochu. Ja tutaj nagrywam to wiadomo na zapas, więc mam jeszcze 5,5 godziny, natomiast Wy jak to oglądacie, to już ten legendarny loszek startuje. Jeżeli chodzi o jakieś informacje o legendarnym loszku, to w przypiętym komentarzu, jak nie zapomnę, zostawię Wam film, który został wrzucony z mojej strony bodajże 9 miesięcy temu, wszystko o legendarnym lochu, ale obejrzałem go sobie, jest on naprawdę aktualny, tak więc no za wiele się po prostu nie zmieniło, raczej tam wszystko działa bardzo podobnie, także tutaj myślę, że ten film będzie fajny, aktualny i każdy, kto będzie chciał, to będzie mógł go sobie obejrzeć. Jeżeli o mnie chodzi, to oczywiście w tym momencie pewnie jakoś 16.10, 16.15 maksymalnie startuje streamek na Twitchu, gdzie będziemy ten legendarny loszek sobie ogrywać. Ja go będę głównie ogrywał na streamkach, bo myślę, że streamki do tego są o wiele lepsze, aniżeli robić odcinek, więc po prostu wiadomo, będę Wam tam głównie na streamach pokazywał, będziemy sobie tam głównie przechodzić ten legendarny loszek na swoich kontach, natomiast pewnie dzisiaj jeszcze wieczorem wleci jakiś zapis z tego streama, jakoś pocięty, żeby Wam pokazać, co się zmieniło i żeby jak ktoś nie może po prostu być na streamie, to sobie obejrzał później na kanale. To będzie oczywiście pocięte jakoś tam w dużym skrócie, może z jeden ranik, może góra dwa, żebyście po prostu również zobaczyli, jak ten legendarny loszek sobie przechodzimy. No i co do kodu, właśnie z tej okazji został stworzony kodzik specjalnie dla Was. No i jak go tutaj użyć? Powiedziałem, można go używać od 50 poziomu, dlatego że legendarny loszek jest właśnie od 50 poziomu dostępny. No i jest to Neutral myślnik 4HT4. Żeby go sobie tutaj użyć, no to jest to oczywiście bardzo proste, tak jak zawsze. Mamy coś takiego jak plusik obok ilości naszych grzybków, jak się już zalogujemy na nasze konto. Klikamy sobie tutaj w ten plusik, no i mamy guzik gratis. Ten guzik gratis może być niewidoczny, może być coś takiego, że na przykład macie jakiś pakiet dostępny, taki specjalny, no i dopiero jak zjedziecie troszeczkę niżej w tej zakładce grzybiarza, to dopiero ten kodzik Wam się, w sensie ten guzik gratis Wam się pokaże, no ale tak czy inaczej klikacie gratis, wpisujecie tutaj kod, można go sobie przepisać, można przekopiować jak tam chcecie, no i klikacie daj mi bonus. I tak naprawdę tyle i powinniście dostać nagrody, więc to myślę, że najważniejsze z tego filmu i pewnie tutaj najwięcej osób po to weszło. Mam jeszcze dwie inne informacje, ale to pewnie będziecie mieli w rozdziałach, żeby każdy sobie obejrzał to, co go interesuje. No i dobrze, co do jeszcze kodu, to standardowe informacje ode mnie. Przede wszystkim kodzik działa od teraz, czyli od momentu wrzucenia tego filmu, prawdopodobnie do 2 kwietnia do godziny 23.59. Co prawda nie dostałem oficjalnie takiej informacji, do kiedy on jest ważny, no ale zazwyczaj tak było, że jak był kodzik z okazji legendarnego lochu, to działał on od momentu
startu tego legendarnego lochu, czyli to były zazwyczaj piątki, godzina 16, do przyszłej niedzieli, do końca tej niedzieli, czyli do 23.59, no to w naszym przypadku teraz jest to 2 kwietnia, no i myślę, że będzie bardzo podobnie, więc dlatego Wam to mówię. Natomiast takiej oficjalnie informacji nie dostałem. Kolejna sprawa, no to oczywiście, jeżeli by się zdarzyło, że nie dostaniecie nagród za kodzik, jeżeli coś tam wiecie, no po prostu nie zadziałałoby Wam, to warto, zanim napiszecie komentarz, bo często tak jest, nie działa mi, potem nagle ktoś dopisuje, ok, już działa, warto jest się przelogować, warto jest zdjąć, założyć broń i tak dalej, nie? Po prostu coś tam zrobić, wiadomo, startuje legendarny loch, dużo osób będzie go ogrywało, serwery zakładam, że będą przeciążone, tak więc warto dać troszkę czasu, żeby te nagrody dostać. Dostajecie 25 grzybków, 125 szczęśliwych monet, więc myślę, że to powiedziałem i to jest ok. No i dobra, dalej, możecie rozsyłać kod, tak jak już wspomniałem, po swoich gildiach, po jakichś znajomych, no generalnie wszędzie, gdzie się da, żebyśmy nabili jak najmocniejsze statystyki po raz kolejny. Oczywiście kodu twórcy, bo tam pewnie twórcy będą mieli swoje kody, jak to zawsze wygląda zresztą. Będę bardzo wdzięczny, jak użyjecie mojego, bo wszystkie te kody dają to samo, no a można użyć tylko jednego na konto. No i kodu również możecie używać na kontach, na których nawet nie gracie, czyli powiedzmy macie jakieś konto tam stare, na którym już właśnie nie gracie, możecie go sobie użyć, możecie tam potestować legendarny loch, zobaczyć co i jak, zanim zaczniecie go ogrywać na swoim głównym koncie, żeby mniej więcej się nauczyć, jeżeli to będzie wasz pierwszy legendarny loszek albo coś takiego, no to warto, myślę, że jest to zrobić. No i dobrze, tyle jeżeli chodzi o sprawę z kodem. Teraz mamy kolejną informację, mianowicie zmiany w internetowym sklepie. O internetowym sklepie mówię bardzo często, dlatego, że jest to dla mnie bardzo fajna rzecz. No nie oszukujmy się tutaj, wy płacicie za grzybki tyle co zawsze i tak naprawdę no jeżeli kupujecie te grzyby i chcecie kupować, to płacicie nawet taniej w porównaniu do jakichś tam aplikacji, na przykład na mobilnym sklepie paczuszka tutaj najdroższa kosztuje 400 zł, czyli tyle co przed tą podwyżką cen, natomiast na przykład na Steamie kosztuje 500 zł. Dużo osób mnie pyta, czemu pisze na banerku, że to są tańsze grzybki, no właśnie dlatego, że w porównaniu z jakimiś tam aplikacjami jest taniej, bo na innych rzeczach weszło podwyżka, no a na tym sklepie oficjalnym Shakesa tej podwyżki nie było. No i mamy kilka zmian odnośnie tego sklepiku. Ja o nim często mówię, tak jak już powiedziałem, no ale po prostu no dla mnie to jest fajne, bo ja bezpośrednio od twórców przez te 3 lata gry, 3 lata bycia powiedzmy tym partnerem i tak dalej, nie dostawałem żadnych pieniążków, nie było tu żadnej reklamy Shakesa, nic takiego. Nikt mi nie narzucał, co mam mówić, dużo osób to często sugeruje, ale nigdy tak nie było. Ja zawsze mówię to, co myślę i to, co uważam o tej gierce. No a teraz w sumie może to zostać tak, jak jest, dlatego, że nadal mówię to, co mam na myśli i to, co tam mi przyjdzie do głowy, natomiast oni mi również bezpośrednio nie płacą, płacicie mi wy za to, że wpisujecie mój kod właśnie na tym oficjalnym sklepie Shakesowym, do którego macie tutaj link i do którego również macie link na banerku. Jak ktoś kupuje, teraz mamy promkę, jak ktoś kupuje grzybki, wysyłajcie do mnie screeny na mailu, na Discordzie, na Instagramku możecie, to zwiększa Wam szansę w kolejnym konkursie, a ja w ramach podziękowań zawsze oczywiście tutaj, no teraz odkąd wszedł ten kod twórcy, będę co miesiąc robił dla Was giveaway'e, pewnie na paysafe cardy, bo to jest najprostsze, żeby Wam rozdać i po prostu część z tego, co jakby dostanę za ten kodzik, będzie do Was wracało w postaci konkursów. No, więc to tak w dużym skrócie, natomiast zmiany, jakie tutaj się pojawiły zmiany odnośnie tego sklepu internetowego, przede wszystkim weszły paczki z klepsydrami, których normalnie w gierce nie ma. Tak to wygląda, tutaj Wam zrobiłem screenka, no i właśnie, na tym sklepie oprócz tego, że mamy grzybki, wiadomo, w starych cenach przed podwyżką, to teraz mamy jeszcze pakiety z klepsydrami. Ja już o tym informowałem na Discordzie, natomiast na Discorda nie każdy czyta, no i wiadomo, na filmie więcej osób to zobaczy. No ale właśnie, jeżeli chodzi o te paczki z klepsydrami, to jak widzimy mamy 250 klepsydr za 12 zł, 450 za 20 i 1000 klepsydr za 40 zł. No i teraz tak, czy to się opłaca? Jeżeli komuś nie zależy na pieniążkach, że tak powiem, w sensie, że i tak kupuje tam dziesiątki albo setki tysięcy grzybów i bardzo na to nie patrzy, no to oczywiście, że się to opłaca, oszczędza czas, oszczędza też golda, no bo wiadomo, klepsydry, nawet na evencie klepsydr trzeba za tego golda kupować, więc tego golda również oszczędzamy, kupując po prostu bezpośrednio za pieniążki. No i ogólnie ja się tam pośpieszyłem w poście na Discordzie, bo powiedziałem, że tak, że jest to super opłacalne, no ale to na dobrą sprawę zależy od szczęścia. Nieraz przerolujemy na evencie klepsydr gabinet za powiedzmy 100 grzybów
grzybi nam wypadnie tylko jedna ta większa paczka z klepsydrami, no a nieraz za te 100 grzybów nam wypadnie ich kilka, więc to zależy od szczęścia. Ja myślę, że to jest bardzo fajne przede wszystkim tutaj na starty nowych serwerów. Ja na przykład jak będę na jakimś serwerze sobie grał, powiedzmy tak, no na poważnie, czyli najbliższy serwer to będzie pewnie EU5, to te paczki z klepsydrami sobie kupię na samym początku, bo na początku mamy tylko 100 klepsydr na start, no i potem klepsydry mamy dopiero z pakietu podziemi, czyli no tam jakoś wiadomo, wtorek, środa, coś takiego, jak ktoś tam grzybi, to te podziemia odblokuje, więc no tych klepsydr brakuje, dlatego że ja teraz zawsze jako oprócz tego pakietu startowego powiedzmy, który kupuję, no to będę jeszcze sobie taki drugi pakiet startowy kupał, czyli te 1000 klepsydr za 4 dyszki, bo wtedy nie będę się musiał martwić, że mi braknie do tego właśnie pakietu podziemi, no a potem już są kolejne pakiety i te klepsydry się fajnie odkładają. Także no na nowe serwery na pewno spoko dla grzybiarzy, ogólnie dla jakichś mocniejszych grzybiarzy też spoko, bo nie muszą marnować czasu na rolowanie, nie muszą marnować, no wiadomo, golda swojej postaci, więc to jest okej. No a tutaj dla takich osób, które się zastanawiają nad zakupem, kwestia indywidualna. Musicie sobie policzyć, ile wam idzie grzybów na przykład na znalezienie podczas eventu klepsydr, takiej klepsydry, no i generalnie wiadomo, obliczyć sobie, co wam wyjdzie lepiej, czy kupić to za 4 dychy 1000, czy kupić sobie po prostu grzyby i za te grzyby przerolować. No ale taka możliwość jest, po prostu to jest informacja, że teraz na tym sklepie oficjalnym shakesowym, przeglądarkowym możemy również kupić sobie właśnie pakiety klepsydr. No i kolejna zmiana związana z tym sklepem, o której też już powiedziałem na Discordzie, no ale na filmie nie mówiłem. Wczoraj, bodajże nie, wczoraj był czwartek, czyli przedwczoraj, w środę, dostaliśmy oficjalną informację, że teraz będziemy mieli promocję na grzybki dzień wcześniej na tym sklepie internetowym. O co chodzi? Wiadomo, jeżeli nie mamy jakichś specjalnych promocji pokroju czarny piątek, zimowa wyprzedaż, letnia wyprzedaż i tak dalej, no to mamy tą promocję 20% więcej grzybków w tej samej cenie, czyli zamiast 3000 grzybków to mamy 3600 w ostatni pełny weekend miesiąca, co miesiąc mamy to 20%, no i wtedy najlepiej się zaopatrywać w te grzybki, no bo po prostu za tą samą cenę dostaniemy ich więcej, to jest jakby logiczne. No i właśnie, to startuje zazwyczaj w ostatni pełny weekend miesiąca, są wyjątki jak na przykład teraz, dlatego że teraz startuje legendarny loch, więc no promocja się załapała tak naprawdę od dzisiaj, no i będzie trwała jeszcze przez 1 i 2 kwietnia, więc to jest wyjątek, ale zazwyczaj to 20% mamy w ostatni pełny weekend miesiąca. No i to wiadomo startuje od piątku do niedzieli, no ale na tym sklepie internetowym teraz będzie dzień wcześniej i to już zostało wprowadzone. To znaczy na przykład na tym sklepie internetowym już wczoraj, czyli w czwartek mieliśmy promocję 20%, no a wiadomo, na tam jakichś innych platformach i tak dalej jest dopiero od dzisiaj, no i będą trwały do niedzieli, czy to na jakichś aplikacjach, czy to na tym sklepie internetowym, więc w skrócie teraz promocja na grzybki na sklepie internetowym będzie trwała dzień dłużej, będzie trwała od czwartku. Tak to wygląda, tak to ogłosili. Nawet tutaj mam, przytoczę wam powiedzmy cytat. Od teraz tylko tam będzie można kupić tańsze, około 20% niższe ceny niż w porównaniu z aplikacjami grzybki z jednodniowym wyprzedzeniem. Tym razem handlarz doda nawet plus 20% więcej grzybków. No to chodzi o tą promocję, którą mamy teraz dostępną. Także pamiętajcie o tym, teraz już nie musicie powiedzmy czekać do piątku, jak ma być promocja, tylko już czwartek na tym sklepie internetowym będziecie mogli takowe grzyby zakupić. Więc to są dwie zmiany związane z tym sklepem, o których jeszcze nie mówiłem, dlatego też podpinam je pod tym film. No i dobrze, i mamy teraz ostatnią zmianę. Teraz mamy, w sensie ostatnią zmianę, ostatni temat tego filmu, czyli Wielkanoc. Dokładnie tak, mamy już poniekąd Wielkanoc w gierce, dlatego że po pierwsze można już złapać pupila wielkanocnego. Ja wam tutaj pokażę na W60, dlatego że na W60 między innymi go złapałem. No i jak to działa? Można go złapać tylko w ten weekend, który teraz mamy, czyli od piątku do niedzieli teraz, no i w kolejny od piątku do niedzieli. Zmienili to jakoś, teraz to jakoś inaczej działa, teraz można łapać tylko podczas weekendów i tylko podczas, no jak jest aktywny legendarny loch w tym czasie, czyli wiadomo, od dzisiaj do niedzieli i w przyszły piątek również do niedzieli. Więc po prostu pamiętajcie o tym, jak wam się nie uda, chociaż to będzie trudne, żeby wam się przez te 3 dni nie udało, czyli dzisiaj, jutro i pojutrze, no to za tydzień również będziecie mieli taką szansę.
No ale po prostu pamiętajcie o tym, mamy tutaj wydrzewa, mamy święta wielkanocne w Maerwyn, no i jak widzicie ja już tego wydrzewa złapałem, więc też wam pisałem na Discordzie, zresztą polecam być na Discordzie, bo tam mam tą łatwość, że wam mogę szybko jakieś informacje dostarczyć, nie muszę nagrywać filmu, więc no jak widzicie tego wydrzewa już tutaj między innymi mam złapanego. I kolejna sprawa, to już są dostępne oczywiście itemki wielkanocne, mogę wam tu pokazać jednego ziomeczka, o dokładnie, zobaczcie, to jest W60, W60 start w listopadzie, więc jeszcze nie mieliśmy okazji tutaj dostać itemków wielkanocnych. No i jak widzicie, ten kolega już ma tutaj czapkę wielkanocną, ma już tą broń, ja już go tutaj ubiłem, dlatego mi to nie mryga. Ma tutaj trinket, no i ma wisiorek. Także ogólnie od dzisiaj już można dropić również itemki wielkanocne. Jeżeli gracie na jakichś nowszych serwerach, jeżeli ich jeszcze nie macie w klaserze, to polecam zaczynać poszukiwania, żeby po prostu zwiększyć sobie expa z misji na co dzień, nie? Bo wiadomo, więcej itemków w klaserze, to większa premia do PD. Dobrze, tyle. Taki odcinek newsowy. Nie chciałem wam robić, powiedzmy, takiego zwykłego odcinka tylko o tym kodzie, dlatego że no jednak ostatnio zdaję sobie sprawę, że moja aktywność na kanale pozostawia wiele do życzenia. Jest to spowodowane kwestiami prywatnymi, o których zresztą pisałem też na Discordzie, już to chyba mówię czwarty raz, ale już tu się nie będę rozwodził. No ale myślę, że od przyszłego tygodnia wrócimy z filmami, będzie w końcu to przedstawienie postaci widzów, będzie klikanie jakichś lochów na magu, na paladynie po przebieraniu legendarnym, no i coś się w końcu zacznie dziać i zacznę te filmy wam regularnie wrzucać, bo ostatnio z tym było kiepsko. Dobrze, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, pamiętajcie o tym, bo kodziki ode mnie są regularnie na jakieś okazje, legendarne lochy, elevatory, jakieś tam urodziny gry może, jakieś święta, powiedzmy Bożego Narodzenia, więc warto być na bieżąco i subskrybować. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, zostawiajcie kciuka w górę pod tym filmem i piszcie komentarze, czy wam wszystko działa z kodzikiem, czy go rozesłaliście i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!